Witam Państwa bardzo serdecznie w piątkowe popołudnie. Dziś moim i Państwa gościem w programie Kontrast Plus jest pani Magdalena Lasota, radna Rady Miejskiej. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu. Pani radna, strajki kobiet można powiedzieć, że trwają w najlepsze już od tygodnia. Można również powiedzieć, że przynoszą pierwsze owoce, bowiem prezydent Duda zapowiedział, że złoży projekt ustawy w sprawie aborcji. Ten projekt miałby przypominać ten kompromis aborcyjny, który był utrzymany dotychczas. Tak, zdążyłam już przeczytać w informacjach w dniu dzisiejszym, ponieważ w dniu dzisiejszym taka informacja rzeczywiście została podana. No lepiej późno niż wcale, bo jak do tej pory to pan prezydent Duda nawet jednym słówkiem się nie wypowiedział na ten temat, chociaż jest prezydentem niedawno wybranym Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany do uczestnictwa i do wypowiadania się w takich strategicznych sytuacjach, tym bardziej, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Mam nadzieję, że nie. Panie redaktorze, ja od samego początku, od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zastanawiam się i mówiąc szczerze, nie mam do końca odpowiedzi i chyba większość z nas nie wie dlaczego akurat teraz, w tym momencie takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane. Tym bardziej, że z wrzutki tak zwanej poselskiej, co się dzieje i w Sejmie z zapytania, może tak ładniej powiem, do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi przez pana Wróblewskiego, który miał być niedawno, chociaż już na szczęście nie jest kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 27 lat był tak zwany ten kompromis aborcyjny. Od w tym czasie już przecież nasza konstytucja była taka sama od tych. I dlaczego przez tyle lat nikomu nie przeszkadzało, że akurat taka ustawa jest niezgodna z konstytucją? Nagle komuś przyszło do głowy, a przecież wiadomo komu, bo panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu przyszło do głowy, że nagle nie jest zgodna z konstytucją. No przecież to się w głowie nie mieści. To jest iskra, to była iskra zapalna, tym bardziej, że doskonale pamiętamy wcześniejsze protesty, czarne parasolki, marsz kobiet, kiedy próbowano wtedy już zmienić właśnie ten zapis w ustawie, który dotyczy oczywiście tych płodów, bo on dotyczy tego jednego przypadku, czyli bardzo uszkodzonych płodów i jak ja czytam i słyszę, jak to wszystko jest spłycane, bo posłowie czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, jak wypowiadają się na ten temat, to głównie mówią o dzieciach czy płodach z zespołem Downa. Mhm. Ale przecież kobieta, większość kobiet, ja rozmawiam też z matkami, współpracuję ze stowarzyszeniami, gdzie są dzieci niepełnosprawne i mówią, że miały wybór, czy wiedząc, że płód jest uszkodzony, że będą musiały później tak dziecko wychowywać, miały właśnie ten wybór. Poza tym jest bardzo wiele wypowiedzi matek, które musiały i przeżyły, wiedząc, że dziecko zaraz umrze. Postawmy się w roli tych matek, tych rodzin, co one przeżywają, a nie spłaszczajmy tego, bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość to spłaszcza, mówiąc tylko i wyłącznie o dzieciach z zespołem Downa. Mało tego, to nie ma opieki państwa, nie ma, wbrew, ja słuchałam wypowiedź pani minister Marzeny Maląg. No to jedna wielka kpina w Sejmie, jak na kolanie napisana, no nie wiem, to jest chyba nawet nie była ustawa, co jej, nie wiem, jakieś wrzonki nieprawdziwe, jak to państwo pomaga rodzinom i matkom z osobami z niepełnosprawnościami, a to jest oczywiście nieprawda, pozostają sami sobie bez pomocy.
Ja tutaj się z panią zgadzam, bo w tym całym natłoku informacyjnym, przede wszystkim emocjonalnym, wiele słyszy się takich opinii, powiedziałbym, ekstremistycznych. Natomiast myślę, że aborcja jest to temat na tyle złożony, że nie można traktować go zero-jedynkowo, bo między białym a czarnym jest jeszcze paleta wielu różnorakich, że tak powiem. Dokładnie tak, dlatego ja nie wiem, czy ktoś jest w ogóle w stanie, jeszcze wejdę w słowo, odpowiedzieć, dlaczego... Takie orzeczenie jest teraz akurat w tym momencie bardzo trudnym, no bo sami wiemy, w jakiej cały świat, Europa, Polska jest w tej chwili w sytuacji zdrowotnej. Tu się skupmy na tym, tu się skupmy, żeby nie nastąpiła kompletna katastrofa i tragedia. Mało tego, to no z informacji, z doniesień, o których już można przeczytać, to na najbliższy weekend, głównie do Warszawy, szykują się... Ja nazwałabym to, no nie chciałabym tego nazwać tak drastycznie, ale no bojówki, tak to nazwę, narodowościowe, które między innymi taka organizacja Falanga, która ma wyszkolonych ludzi i w ogromnych ilościach, nawet nie wiem, to już będzie w tysiącach, szykują się na Warszawę. I do czego to doprowadzi? Doprowadzić to do wojny domowej? Oby nie, bo ja zaczynam sama być przerażona, ale PiS do tego doprowadził, pan Jarosław Kaczyński, no krótko mówiąc, do takiej sytuacji. Iskra już się zapaliła, za chwilę wybuchnie płomień. Duży płomień. Dokładnie. W tym obecnym tygodniu cały czas mówimy o tych strajkach, analizujemy. Coraz więcej pojawiało się takich głosów, że rzeczywiście te emocje trzeba studzić. Natomiast skoro już pani wywołała tutaj do tablicy prezesa Kaczyńskiego, to warto tutaj zaznaczyć, że prezes Kaczyński opublikował takie swoiste orędzie do narodu, w którym te strajki nazywa wręcz wojną, atakiem, który ma doprowadzić do końca narodu polskiego. Wzywa do obrony kościołów i można powiedzieć, że jednostki mu podległe wzięły sobie te słowa do serca, bowiem pan prokurator krajowy Bogdan Święczkowski skierował do prokuratorów właśnie już polecenie, w którym nakazuje, jakimi czynnościami, jakie czynności powinni podejmować w związku z tymi odbywającymi się protestami. No właśnie, panie redaktorze, ale czy to jest tędy droga? Czy nie czas już usiąść do stołu, usiąść do negocjacji, nie podsycać tego niezdrowego ognia, a dzieje się wręcz odwrotnie? I to jest właśnie przerażające. Jeżeli pan wicepremier Kaczyński mówi, że brońmy narodu polskiego, no to ja się teraz w tym momencie pytam, kto jest na ulicach? No kto jest na ulicach? Niemiec, Francuz, nie wiem, Arab? No przecież na tych ulicach są Polacy. Są Polacy, Polki, Polacy. Więc o jakim narodzie my mówimy? Ten naród dzisiaj jest na ulicach. Mhm. Jak mówi taka stara, popularna maksyma, narodem podzielonym steruje się zdecydowanie łatwiej. I ja myślę, że nieco partii rządzącej pasuje troszkę taka wojna polsko-polska, bo gdy te emocje stygną i zaczynamy dyskutować merytorycznie, wymieniać się rzeczowymi argumentami, wtedy dopiero możemy znaleźć nić porozumienia. Panie redaktorze, też odniosę się. Tak, z jednej strony ma pan rację. To już skutkowało od 2010 roku, no od nieszczęścia, które się stało w Polsce, czyli od katastrofy smoleńskiej. Wtedy zaczął się ten podział narodu polskiego i to rzeczywiście przyniosło efekty w postaci kolejnych wyborów. Ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Proszę sobie przypomnieć marsze, które były KOD-u, tak? No nie tylko KOD-u, jak powstał KOD, bardzo też wiele osób się do tych marszy przyłączyło. Ja sama jeździłam do Warszawy, tylko że wtedy Prawo i Sprawiedliwość wyśmiewała te marsze, bo pamięta pan, co mówiła o tych ludziach partia, tak? Prawa i Sprawiedliwości, gorszy sort i tak dalej. I wtedy to działało, ale teraz jest zupełnie inna sytuacja. Teraz to jest ruch oddolny, teraz to jest ludzi, to jest ruch nie tylko kobiet, to już jest ruch młodych ludzi i wielu innych przyłączających się
do tych postulatów do kobiet. I dlatego mówię, że może z tego, teraz już dla mnie uważam, że nie ma odwrotu, bo proszę zobaczyć, że nawet odważyli się strajkować ludzie w bardzo małych miejscowościach, w tak zwanych bastionach Prawa i Sprawiedliwości, gdzie do tej pory to byłoby niemożliwe. Mało tego, proszę zobaczyć, że to też jest taki moment, gdzie są strajki rolników, są strajki pracodawców, są w tym momencie strajki firm przewozowych, dołączają się restauratorzy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to już mnie się wydaje, że rządowi wymknęło się spod kontroli i obróciło się przeciwko nim. I nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, rząd nie usiądzie do stołu, nie będzie rozmawiał właśnie z narodem polskim, no to rzeczywiście może dojść do tragedii. Nie chciałbym, pani radna, żeby tutaj cała rozmowa upłynęła nam pod znakiem dyskusji o aborcji, więc tutaj już dosłownie ostatnie pytanie do pani w tym temacie i tak też poproszę, żeby pani dosyć zwięźle na to odpowiedziała. Czy ten kompromis aborcyjny, który był dotychczas, zadowala Koalicję Obywatelską, bo w naszym studiu kilka dni temu zdalnie połączyła się z nami pani Jolanta Luty z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która jasno zadeklarowała, że Lewica postuluje o pełną aborcję bez podania przyczyny do 12 tygodnia ciąży. Nie, my jesteśmy, ja osobiście za tym, za kompromisem. Ja uważam, że ten kompromis wypracowany 27 lat temu był zadowalający i uważam, że taki powinien pozostać. Mhm. Przechodząc już do sytuacji służby zdrowia w Polsce, niejako te strajki też dotyczą tej sytuacji zagrożenia epidemicznego, pandemii koronawirusa. TVN24 podało dzisiaj, że na całym Mazowszu są tylko dwa wolne respiratory. Prezydent Radosław Witkowski był dzisiaj obecny w jednej z rozgłośni radiowych. Powiedział, że jest opcja uruchomienia dodatkowych respiratorów tutaj w Radomiu. Dosyć tak tajemniczo wypowiadał się na temat źródła, z którego miałyby zostać one pozyskane. Ma pani jakieś informacje na ten temat? No to znaczy, mówiąc szczerze, to no, źródła ja nie znam, ale no, są zresztą źródła. No, sam premier Morawiecki mówił, że respiratorów nie zabraknie i że respiratory są w magazynach. Tak samo powtarzał pan wojewoda Radziwiłł. Panie redaktorze, właśnie to są kolejne postulaty i samorządowców, i lekarzy. Nie mogą decydować tylko i wyłącznie o procedurach rząd i wojewodowie. Dlatego, że tworzy się straszny bałagan, lekarze narzekają. Powinna tu być synchronizacja i taki przepływ informacji, żeby było wiadomo, jak postępować, bo tu się liczą godziny. Nie może dzisiaj pan wojewoda wstać lewą, prawą nogą i sobie wydać rozporządzenie takie czy inne, szykujcie to, szykujcie tamto, nie dając możliwości spełnienia realnie wielu rozporządzeń, bo na dzień dzisiejszy oczywiście, że rolą prezydenta jest dbanie, tak, to o zdrowie mieszkańców, ale dzisiaj jakby za wszystkie sznurki pociąga wojewoda, który jest przedstawicielem rządu, bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Także oczywiście, że prezydent znajdzie dojście i te respiratory będą musiały się znaleźć, ale po pierwsze to muszą iść za decyzjami wojewody pieniądze, które nie idą, dlatego że mówię, powiedzieć sobie, utwórzcie 200 łóżek, utwórzcie kolejne łóżka, no to jest tylko papier. Papier wszystko przyjmie. Mało tego, brakuje odczynników do testowania. To jest kolejny problem. Jest nowe urządzenie, które nie jest wykorzystywane, bo nie ma do nich odczynników. Kolejna rzecz, to jest za mało testowania. Już przecież ratownicy medyczni apelują, żeby oni byli testowani, no tak jak lekarze, bo okazuje się nagle, że ratownik medyczny, który zachoruje na COVID-19, musi iść do lekarza tak, pierwszego kontaktu, musi dostać skierowanie na test i musi stać w kolejce do testu, czyli już jest wyłączony i to wszystko się bardzo, bardzo wydłuża. W tej chwili oczekiwanie na test
trwa kilka dni, a pandemię mamy od marca. Na dzień dzisiejszy testowanie powinno być w ciągu paru godzin lub na następny dzień, bo przez to robi się straszny bałagan i mieszanie, dlatego że szpital Ad Ochtermanna przyjmie pacjentów w momencie, kiedy ma wynik testu pozytywny. Tak? Na tę chwilę przewożeni są, dopóki nie ma wyniku, pacjenci do szpitala na Józefowie. Także jest naprawdę bałagan, a on jest spowodowany właśnie złą koordynacją i złymi rozporządzeniami pana wojewody. Ta ciężka sytuacja, tak jak pani mówi, również w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Ja pamiętam wypowiedź z końca sierpnia prezesa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, który właśnie wspominał o tej specjalistycznej aparaturze, która nawet w kilkadziesiąt minut od momentu pobrania wymazu pokazywałaby wynik testu na koronawirusa. Natomiast z tego co wiem, testy do tej aparatury nie doszły. Rozmawiałem około 2 tygodni temu po raz kolejny z panem prezesem. On tutaj liczył, że w ciągu kilku dni, natomiast ja osobiście muszę powiedzieć, że nie mam informacji, czy rzeczywiście te testy dotarły, czy nie. Panie redaktorze, na pewno mogę zapewnić, że żaden mieszkaniec Radomia nie pozostanie bez opieki. Już prezydent właśnie Witkowski wspomniał w wywiadzie, że po prostu będą ograniczone przyjęcia ludzi spoza Radomia, bo nie ma innego wyjścia, dlatego że do szpitala na Tochtermana są przewożeni pacjenci z bardzo odległych miejscowości, łącznie z Warszawą. Tak dzisiaj można powiedzieć nieco niechronologicznie, bo ja chciałbym teraz przejść do poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej. Radni opowiedzieli się za utworzeniem województwa mazowieckiego z Radomiem jako jego stolicą. Natomiast przypadła poprawka Koalicji Obywatelskiej w sprawie tego, żeby jasno zadeklarować opowiedzenie się za tym, by w Radomiu mieściła się siedziba wojewody, marszałka oraz sejmiku. Jest jakiś niedosyt? Myślę, że jest niedosyt. Tak jak sam pan powiedział, to jest tylko lub aż, ale to jest stanowisko. To jest stanowisko, które wyraża naszą opinię jako radnych i które mocy sprawczej, ani prawnej żadnej nie ma. No umówmy się szczerze, więc ja uważam, że nie było żadnych przeszkód, żeby taki zapis w stanowisku był. No bo cóż jest tak naprawdę w tym stanowisku? Oczywiście, że jesteśmy za utworzeniem województwa, tylko ja tak to analizowałam i właśnie to tak naprawdę nie ma co analizować, bo proszę zauważyć, że od 2015 roku, jak były wybory ówczesne parlamentarne, już kandydaci ówcześni na posłów, łącznie zresztą z panem prezesem Kaczyńskim, już wtedy deklarowali utworzenie nowego województwa z siedzibą, z stolicą w Radomiu. Minęły lata, ucichła sprawa, teraz nagle znowu wróciła. Tylko, że to jest wszystko tak bardzo enigmatyczne. I proszę zwrócić uwagę, że ani Płock, ani Siedlce nie ustąpią w swoich żądaniach, bo przecież były już wtedy uchwały, postulaty tamtych rad miejskich, żeby tam była stolica. Tylko też, jak pan się przyjrzy, jak to województwo miałoby wyglądać, no to ono jest takim, byłoby takim dziwnym tworem, no bo w środku mamy Warszawę i te 9 powiatów tworzące tych obwarzanek, a dookoła tego na takiej dużej przestrzeni dwór taki, który miałby być tym województwem mazowieckim. Czyli jeżeli instytucje byłyby rozrzucone jeszcze po innych miastach, no to teraz wyobrażałby sobie pan, że mieszkańcy Radomia, czy Płocka, czy Siedlec musieliby jeździć. No można by utworzyć zamiast Płockich, ale no trudno to na dzień dzisiejszy sobie wyobrazić. Ja to uważam, że rzeczywiście, jeżeli by powrócić do pomysłu w ogóle zmiany mapy Polski, jeśli chodzi o województwa. Nie przywrócić 49 województw, jak to było kiedyś, bo tego było za dużo. Ale był przez krótko funkcjonował taki pomysł utworzenia, o ile dobrze pamiętam, 25 województw. I jeśli Radom byłby
jako radą, województwem, tak jak już przez chwilę byliśmy, no to wtedy to byłoby idealne, bo rzeczywiście wtedy nie ma problemu, co gdzie się mieści, no bo jeśli jesteśmy województwem, to mamy wszystkie instytucje u siebie. Mało tego, mielibyśmy jeszcze możliwość korzystania z pieniędzy unijnych, tak zwanej ściany wschodniej, bo mówi się, że o, jak Kielce rozwijają, jak się Rzeszów rozwija, jak się Białystok rozwija. Tak, rozwijają się, dlatego że po pierwsze są województwem, a po drugie korzystają z ogromnych pieniędzy właśnie z tak zwanej ściany wschodniej. I byłoby pozamiatane. A tak to mówimy o czymś, co niekiedy będzie, jakie będzie, będzie, teraz kto będzie lepiej lobbował, czy miał lepsze dojścia, że tak powiem, do samej góry, no to tam będzie miał te instytucje. A stolica bez instytucji, to w końcu okaże się, wylądujemy tak, jak wylądowaliśmy teraz, czyli z niczym. Rozumiem. Pani kolega partyjny z Koalicji Obywatelskiej, poseł Konrad Frysztak, opublikował listę radnych, którzy właśnie zagłosowali przeciwko tej poprawce, o której wspominałem w poprzednim pytaniu. Swoją listę nazwał listą wstydu i pytanie, czy publikacja takiej listy wstydu nie jest niejako strzałem w kolano w momencie, gdy przeciwko temu całemu projektowi jest szef radomskiej Koalicji Obywatelskiej, pan Rafał Rejkowski. Nie jest, bo no właśnie, to jest akurat radni Prawa i Sprawiedliwości, jak widziałam na Facebooku, zrobili sobie taki fajny przekaz dnia i rzeczywiście skupili się na panu marszałku Rafale Rajkowskim. Tylko że my jesteśmy radnymi Rady Miejskiej w Radomiu, przypominam, i my dbamy, i naszym obowiązkiem jest dbanie tutaj o lokalnych mieszkańców, o Radom. Pan, także to wcale nie musi być spójne, bo pan marszałek jest marszałkiem województwa mazowieckiego, no i trudno, żeby głosował przeciwko. Ale ja powiem panu też, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest podejrzenie, i to mocne, uzasadnione, że cała ta akcja, tak to nazwę, z województwem, to jest po prostu po to, żeby przejąć sejmik, bo akurat nie udało się przejąć Prawa i Sprawiedliwości sejmiku w Warszawie. I proszę mi powiedzieć, czy pan, czy ja, czy ktokolwiek, widzieliśmy jakiekolwiek wyliczenia, jakiś minimum chociaż analiz, jak tak naprawdę by wyglądały nasze tak zobowiązania, koszty, zyski, straty, bo żeby dyskutować o nowym podziale, to jest istotne. Co z nową perspektywą unijną, jak rozliczyć już rozpoczęte ogromne projekty, jak podzielić wiele instytucji i tak dalej, i tak dalej. No tak jak pani tutaj wspomina, zgadzam się, jeśli chodzi o te kwestie rzeczowe, to absolutnie tutaj konkrety żadne nie padały, raczej to była taka ogólnikowa dyskusja. No więc właśnie, takie rzucenie hasełka, później jest dużo dyskusji na ten temat, bo to potem dyskusja zanika, potem jak trzeba jakąś wrzutkę zrobić, no to znowu się wraca do tematu, no i generalnie tak to wygląda. Natomiast wracając tutaj do pana Rajkowskiego, do posła Frysztaka, to ja muszę się tutaj akurat nie zgodzić, bo poseł Frysztak jako parlamentarzysta powinien dbać analogicznie o sprawy państwa, o dobro państwa. Natomiast poseł Frysztak opowiada się za. Z kolei pan Rajkowski przeciw. Tylko pytanie, czy te dobra województwa nie mieszczą się czasami w dobru państwa? No, to już znowu dłuższa dyskusja, ale ja myślę, że panie redaktorze, jak pan zaprosi pana Rajkowskiego do audycji, to myślę, że będzie naprawdę w stanie dużo powiedzieć na ten temat ze swojej strony, bo tak rzeczywiście został tutaj poruszony, jakby cały czas się państwo skupiacie, no zresztą zrobiło to radni Prawa i Sprawiedliwości tylko i wyłącznie, żeby, nie wiem, odwrócić chyba, skupić się na panu Rajkowskim, a nie na tym, co było zawarte w stanowisku. Także myślę, że najlepiej zaprosić pana marszałka Rajkowskiego do audycji. Myślę, że nie skupiamy się na tym, na odwracaniu uwagi. Raczej generalnie myślę, że to jest... Nie, ja mówię o radnych Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem. Nie na panu, panie redaktorze. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Klasycznie zapraszam do aktywności w komentarzach i do śledzenia kolejnych odcinków programu Kontrast Plus. Do widzenia.